Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić kolejną opcję, którą da się aktywować w Seacie Arona 2022. 2021 również uważam. We wszystkich w zasadzie samochodach koncernu WAG, mówię tu na przykład o Skodzie Kamiq, bo wielu oglądających ma również Skodę Kamiq, Volkswagena Tiroka, Seata Ateca, wszystkie samochody, które posiadają Lane Assist. Jest to adaptacyjne prowadzenie po torze, tak jak w tym wypadku możecie zobaczyć. Samochód prowadzi się po środku pasa, nie odbija na prawo i na lewo. Po upływie pewnego czasu woła przejmij sterowanie, później sygnalizuje. Tą opcję również da się znieść, ale jest to już, że tak powiem, ingerencja mechaniczna. Trzeba od chińskich przyjaciół wgrać moduł. Na razie tego nie będziemy robić, nie będę tego robił, a pokażę Wam jedynie, jak działa adaptacyjne prowadzenie po torze, gdzie znajdują się ikonki i co można tutaj sobie w ten sposób aktywować. Adaptacyjne prowadzenie po torze działa od prędkości 60 km na godzinę, czyli po przekroczeniu 60 km na godzinę, jeżeli wykryje pasy na jezdni, włącza nam adaptacyjne prowadzenie po torze, pokazuje nam funkcję. Ja sobie włączę teraz tempomat na 70, bo tu jest ograniczenie do 70, zresztą jak widzicie. I samochód sam się prowadzi po torze jazdy. W ustawieniach znajduje on się tutaj. Nazywa się to adaptacyjne prowadzenie po torze. Dodatkowo do tego ostrzeganie mam ustawione na mały. To też jest jako element dodatkowy. Te funkcje dziś pokażę Wam, jak włączyć za pomocą OBD 11. Sprawdzone u mnie jest pakiet wyposażenia L, czyli średni. Działa też w pakiecie wyposażenia M, czyli tym niższym, bez aktywnego tempomatu. Tak jak powiedziałem, wystarczy, żeby był Lane Assist i można adaptacyjne prowadzenie po torze włączyć. Zapraszam do dalszej części filmu. Tak jak widzicie teraz, jest wyłączone. Na zegarach pokazuje się, że wykrył pasy. Teraz mamy to działające na takiej zasadzie jak wcześniej, czyli odbijanie się od prawej i od lewej linii, ale nie trzyma nam środka. Po włączeniu adaptacyjne od razu po 60, powyżej 60 łapie pasy. Adaptacyjne prowadzenie po torze. Maskę mam otwartą. Dongiel wpięty, telefon gotowy. Pokażę Wam, o co mi chodzi. Mamy tutaj pakiet asystentów. Mówimy teraz aktualnie o Seacie Arona, ale każde auto, które ma Lane Assist. Ja mam tu akurat. Tutaj mam też innych asystentów. Lane Assist musimy mieć włączony. Wchodzimy w niego. U mnie na moich ustawieniach jest wibracja kierownicy oraz aktywny Lane Assist, aktywne utrzymanie, asystent utrzymania pasa ruchu. Jeżeli chcemy włączyć funkcję asystenta, który będzie nas wspomagał i aktywnie utrzymywał, nie będzie nas prowadził od prawej do lewej linii, jeżeli je wykryje, tylko będzie nas prowadził pomiędzy nimi. W tym celu potrzebujemy OBD-11. Ja się tutaj połączę i za chwilę do Was wrócę. Pojawią nam się tutaj w tym oknie kolejne funkcje. Łączymy się z samochodem. W międzyczasie pokażę Wam. Możecie sobie pooglądać teledyski. Również umożliwia to aplikacja OBD-11. OK, mam włączone. W tym czasie nie skanuję błędów, nie ma takiej potrzeby. Wchodzimy w przednie czujniki wspomagające jazdę A5, ładujemy dane, następnie w długie kodowanie. Tutaj nie da się wyszukać po nazwie, musimy wyszukać sobie sami. I znajdujemy point of intervention. Z late zamieniamy na late setting over menu.
pojawi nam się jedno ustawienie. Następnie przechodzimy niżej i znajdujemy HC Warn Intensity i ustalimy Setting Over Menu. Pojawia nam się kolejna ikonka. OK, mamy zakodowane. Działa to w samochodach ze zwykłym tempomatem, jak i z predykcyjnym. Sprawdźmy, czy pojawiły się ikonki. Ikonek nie ma, oczywiście. Następuje reset jednostki, ponieważ te ustawienia, te funkcje włączają się tutaj w module 9, więc musimy go zresetować. Czekamy 10 sekund, moduł nam się resetuje. Rozpoznawanie znaków drogowych, oczywiście przy każdym resecie zawsze się wyłącza. Uruchamia nam się jednostka. OK, mamy ją połączoną. Uruchamianie menu systemów asystujących. Ja tutaj Wam, że tak powiem, czytam na bieżąco. Wchodzimy w ustawienia. Nadal nic nie ma. Już wiem dlaczego. Czekajcie, no stress. Wyłączamy OBD 11. Wychodzimy z samochodu. Rozłączamy, wyciągamy kluczyk, po czym wkładamy go ponownie. Przekręcamy jeszcze raz. Ustawia High Beam Assist, ustawia światła, automatyczne poziomowanie. Sprawdźmy jednostkę. Drodzy Państwo, to są te dwie funkcje, o których mówiłem. Adaptacyjne prowadzenie po torze i siła ostrzeżenia, czyli tak jakby, nie wiem, chodzi o to, jak będzie nam szarpać kierownicę. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Chcę wyjaśnić działanie tego. Jeżeli na przykład podczas jazdy będziemy chcieli sobie wyłączyć Lane Assist, a w przyszłości do niego wrócić, to wyłącza się Lane Assist razem z adaptacyjnym prowadzeniem. Natomiast po włączeniu Lane Assist adaptacyjne prowadzenie się samo nie włącza i musimy przejść tutaj do tego okienka i włączyć. Być może da się to zrobić, że adaptacyjne prowadzenie da się też tu włączyć. Jak będę miał takie rozwiązanie, to na pewno się o tym dowiecie. Pokażę Wam właśnie, jak to działa. Mamy tu włączone adaptacyjne prowadzenie po torze. Wyjdźmy z tego menu, żeby on tego nie widział. Wyłączę tutaj Lane Assist. Lane Assist został wyłączony. OK, widzicie? A teraz będę chciał go włączyć. I tutaj jest tak włączony. Ale jeżeli wyłączycie auto z wyłączonym Lane Assist, to po włączeniu adaptacyjne prowadzenie po torze również trzeba włączyć. Żebyście od razu nie puszczali kierownicy, tylko sprawdźcie najpierw, czy on złapał dwa odpowiednie pasy. Od dzisiaj dosyć chaotycznie, dosyć długo. Ten temat jest jeszcze zawiły. Chciałbym do tego samochodu już tak na marginesie dołożyć Traffic Jam Assist TJA i parę innych funkcji, m.in. Emergency Assist w wypadku, jeżeli dwufazowo pokazuje nam tutaj te aktywne prowadzenie. Najpierw zapala się, jeżeli nie trzymamy kierownicy, zapala się znaczek kierownicy na biało, następnie na czerwono. Jeżeli mamy funkcję Emergency Assist zakodowaną, to po tej czerwonej, jeżeli nie będzie interwencji po tej czerwonej kierownicy, samochód dohamowuje, spinając nam pasy kilkukrotnie, po czym włącza światła awaryjne, następnie zwalnia samochód i dojeżdża do prawej krawędzi jezdni, gdzie zatrzymuje się i wykonuje telefon i callem na jakieś służby awaryjne. Tak działa Emergency Assist. Ja tego jeszcze nie mam. Dobrze słyszeliście, jeszcze tego nie mam. Będę to starał się aktywować. OK, lajki, suby. O, przejeżdżało auto, jest radar, wszystko wykrył. Lajki, jeszcze raz. Lajki, suby. Oglądajcie filmy i trzymajcie się ciepło. Cześć. Z
sorry, paluch, ale będziesz mi przeszkadzał w tym filmie. Nie. Zobaczcie, tu jest taki łuk dosyć. Jak auto reaguje na niego? Utrzymuje, przeprowadziło nas przez łuk, teraz już woła, ja lekko dotykam. A jak widzicie, wszystko się udaje. Musiałem schamować, bo auto wyjeżdżało. Palą ci się już na pomarańczowo teta? Co mi się pali? Lusterka? Jeszcze nie. Dobre pytanie, ale przewody już mam poprowadzone, już możesz tam spokojnie nogi kłaść. W przyszłym... Ja tam nawet nie dosięgam. No tak, ale były pod dywanikiem wcześniej przewody. W przyszłym tygodniu powinny już się palić. Mam nadzieję, że się nie będą palić, tylko będą się świecić. Bo palenie to, wiesz, chodzi o ogień żywy, tak? A to choinka się pali. Gdzie? A, no, nie mówisz, się pali, tylko świeci. Świeci, no. Mamo, tato, szafa też się świeci. Aha. To jest dowcip z tych twoich, z tej książeczki, nie? No, dobra. Tak jak wam pokazałem, niestety nie mogę pokazać. Tak więc pamiętajcie, jeżeli nie ma 60, nie zapali się adaptacyjne prowadzenie po torze. Druga sprawa, jeżeli jedziemy na przykład na tempomacie albo mieliśmy adaptacyjne włączone i zwolni do 55, to jeszcze będzie trzymał adaptację. Ale jeżeli zwolni jeszcze niżej, to nie zapomnijcie o tym, że adaptacyjne prowadzenie się wyłączy. Ja z racji tego, że używam tego adaptacyjnego ostatnio bardzo często, bo dla mnie to jest dobre rozwiązanie, mam je włączone tutaj na ekranie. Jeżeli nie macie tego włączonego, to polecam włączyć, wtedy wiecie, czy on jest aktywny w tej chwili, czy nie jest. Aha, kochani, jeżeli będziecie chcieli sobie zeskanować swojego waga, może aktywować którąś z funkcji, które tutaj opisałem, zawsze możemy spróbować. Zobaczcie, już parę tych samochodów zeskanowałem. Dwa są moje, ale Kamiq 23, Arona FR 23, Arona FR 20. Jeżeli chcecie, jesteście chętni, zapraszam was serdecznie.